się z Azji zbieramy właśnie na spacer. Wychodzimy, tak? Idziemy na dworek. Zaraz Azulkę tu zobaczycie, bo ona już tu czeka w swoim miejscu. Patrz. Idziemy na dworek, tak? A ja dzisiaj będę miała mega napięty dzień. Tak, idziemy już, bo przyjeżdża jeszcze dzisiaj lodówka, więc muszę muszę być w miarę dyspozycyjna w domu. A że byłam cebula, bo była opcja z powiadomieniem, o której godzinie ma przyjechać, znaczy z widełkami między 10 a 15 albo między 15 a 20. Co dla mnie takie widełki to są żadne widełki, żadna informacja, bo jestem albo do popołudnia udupiona, albo od popołudnia. I taka opcja była za dodatkową dopłatą 20 zł. Więc ja z tego zrezygnowałam, bo stwierdziłam, i tak muszę siedzieć, i tak muszę siedzieć. A liczę na to, że przyjedzie jednak rano ta lodówka, do południa. Więc lecimy z Azji na spacer, a z Wami widzę się później. Dzisiaj przyjdą do mnie paczki, przyjdzie paczka z Sensumare, bo wiem, że już została wysłana. Wczoraj się jeszcze skusiłam na jeden zakup, ale to chyba o tym nakręcę oddzielny film, co kupiłam na Black Week. Widzimy się później. A tu przyszła paczka, na górze jest z Prima Zdrowia, a na dole jest Azji Karma, którą też upolowałam na Black Week. Także tak, tak, Black Week, to tu u nas były spore wydatki. Dobra, przenosimy się do kuchni. Będę kroiła kiełbaskę. Nastawiłam już godzinę temu fasolkę, żeby się ugotowała. To wiecie, po bretońsku robię fasoleczkę. Więc pokroję kiełbaskę. Stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby się do Was chyba jednak dzisiaj odezwać. No może sobie wezmę większy nóż? Może nie. Także tak. Jestem w szoku, bo właśnie dodzwoniłam się do przychodni specjalistycznej w Lublinie na ulicy Hipotecznej. Mamy tam przychodnie zarówno z lekarzami dziecięcymi, jak i dla dorosłych. I mają tam świetnych lekarzy, tylko tam jest ogólnie problem się dostać. Jeżeli ktoś już się dostanie, to te terminy można nawet fajnie trafić. Ja na tą przychodnię trafiłam dzięki skierowaniom wiecznie z ortopedii, ze szpitala dziecięcego. Zawsze tam miałam wizytę kontrolną, bo przeważnie lekarz właśnie z tamtej przychodni nas przyjmował. I trafiałam zazwyczaj właśnie tam. I powiem szczerze, że jeszcze nie trafiłam tam na lekarza, z którego bym była niezadowolona. Więc zobaczymy, jak będzie teraz, bo dzisiaj zadzwoniłam zarejestrować Nikolę, bo ona ma mieć kontrolę. No i rozważałam opcję pójścia u nas w Łęcznej, ale jakoś, nie wiem, bardziej zaufanie mam. Po prostu Nikolę noga, pytałyście się wczoraj, Nikolę noga dalej boli. Opuchlizna jej zeszła, ale dalej jest sina i ją boli na zgięciu. Więc nie wiem, czy to tak do końca jest to, co lekarz stwierdził. Wolę, żeby to zobaczył jeszcze inny lekarz. Obstawiam, że wyślą ją na rentgen, więc pewnie z nią pojadę, żeby jej było wygodniej. I tak ją z nią muszę pojechać, bo muszę ją tam zawieźć do Lublina. Tutaj w Łęcznej to wiecie, moment by sobie podskoczyła. A tam jednak muszę ją zawieźć. Także zobaczymy, jak to się wszystko będzie toczyło. Bo tak jak mówię, no kontrolę ma Nikola we wtorek, w dniu, w którym ja zaczynam vlogmasy nakręcać. Więc vlog będzie z przychodni specjalistycznej. Nie no, śmieję się. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że skieruję ją jeszcze raz na badania. Prześwietlą tą nogę. Ewentualnie po prostu lekarz się może inaczej na to przyjrzy. Bo u nas już raz tak było, że byłam z Ksawerem. Powiedzieli, że nie ma złamania, jest stłuczenie. Po trzech dniach ręka spuchła, okazało się, że jednak było pęknięcie. I to na podstawie tego samego zdjęcia po prostu lekarz inaczej spojrzał i zdiagnozował. Poczekajcie, gdzie jest moja druga kiełbasa? Tutaj. Więc zobaczymy, jak to będzie. Wiecie,
że lekarze czasami tak różnie trafiają, a że ja nie byłam z Nikolą w gabinecie, no bo jest już dorosła, więc idzie sama, to też nie wiem, co ona tam do końca powiedziała. A różnie to bywa z taką, wiecie, na początku, jak się już dziecko musi nauczyć chodzić samemu, to też różnie to bywa. Teraz też oczywiście z nią do gabinetu nie wejdę i nie, nawet nie wiem, czy do przychodni z nią wejdę. Być może ją pod przychodnią wysadzę i polecę sobie do galerii, bo obok mamy galerię, a tam będę musiała zaparkować auto, bo przy tej przychodni specjalistycznej no, jest ogromny problem z parkingiem. Jest tam mega ciasno i tam nie ma miejsc parkingowych. Tam się trzeba gdzieś wkleić, a ja nie należę do takich kierowców, którzy się wklejają, więc kawałeczek obok jest galeria i myślę, że pojedziemy do galerii, w galerii zaparkuję. A przy okazji sobie polecę do TK Maxa, bo tam jest też TK Max właśnie w tej galerii. I tak dzień leci. Czekam cały czas na tą paczkę. Jestem bardzo ciekawa, jak to się będzie mi sprawdzało, bo dzisiaj ma mi przyjść z Sensumare ten podkład BB, krem BB, a nie podkład BB. Jestem bardzo ciekawa, jak on mi się będzie sprawdzał. Tu już widzę, będzie fajne miejsce do nagrywania w kuchni, dlatego że zaraz tam wjadą świąteczne kubeczki. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, już będę leciała do piwnicy, będę znosiła te wszystkie rzeczy, żeby jakoś tego vlogmasa otworzyć, chociaż chyba vlogmasa otworzę zakupami. Ze względu na to właśnie, że spędzę ten czas z Nikolą w tej przychodni, jednak będę w Lublinie, dużo czasu mi zejdzie, to myślę, że prawdopodobnie będzie to jakiś haul zakupowy, no i otwarcie okienka oczywiście. Jeszcze nie wiem, czy ten haul, który mam nagrany z Pepco, czy to będzie haul z ceramiki bolesławieckiej. Bo powiem szczerze, już tą ceramikę bym sobie powystawiała, przynajmniej część rzeczy, bo jest tam tego trochę. Cały film spokojnie na to poświęcę, bo są piękne rzeczy i jeszcze bym sobie chciała coś dokupić. Bo co chwilę widzę, że coś tam dorzucają, więc dobrze, że ten Tereszyn jest kawałeczek od Łęczna i nie jest on tak, że tak powiem, po trasie do Lublina, bo z torbami byśmy poszli, naprawdę. Zamówiłam już też piekarnik, nie wiem, czy Wam to mówiłam w jakimś vlogu. Zamówiłam już też piekarnik, zamówiłam już zmywarkę, dzisiaj przyjeżdża lodówka, właśnie czekam na telefon i zobaczymy, jak to będzie. Sprzęty się pomału kompletują, mam już wybraną też płytę i okap, ale też czekam na ofertę, bo wiecie, te ceny naprawdę można nadal kombinować i ja jak zaczęłam szukać, zeszłam z marketów typu, wiecie jakich, RTV takich, nie? I zaczęłam szukać po takich innych sklepach gdzieś, to się okazało, że strasznie dużo sklepów, na przykład w Krakowie, ma świetne ceny, nawet z wysyłką. Wysyłka jest wtedy gratis, a gwarancja jest i tak producenta, więc wzywa się serwis producenta. I tak naprawdę fajna sprawa, bo na lodówce, lodówkę nie, lodówkę kupiliśmy akurat u nas, ale na piekarniku oszczędziłam między promocją Black Friday, jaka była na stronach różnych sklepów i nawet gdyby mi wchodziła w te wielorabaty, a tą ceną, którą zapłaciłam, to przyoszczędziłam na piekarniku 400 zł. Tak samo na czym? Trafiłam na nocną promocję, jeżeli chodzi o zmywarkę. 300 zł taniej. Dokładnie ta sama i ona była, cena była obniżona o 300 zł od godziny 20 do godziny 11 w południe następnego dnia. Także, a ja już ją miałam obserwowaną, że akurat trafiliśmy na taki moment, w którym ja i tak ciągle siedziałam wieczorem i szukałam czegoś. Teraz muszę przeanalizować, bo dostaliśmy, to mi się po prostu udało. Teraz dostaliśmy wycenę już na łazienkę, więc też muszę siąść przeanalizować. Wiem, że płytki już znalazłam dużo, dużo taniej, ale zobaczę jeszcze, bo też dostaliśmy dużo fajniejszą cenę, jak powiedziałam, że mam te płytki w całkiem innej cenie, o 50 zł na metrze tańszym, a metrów mamy ponad 40 w tej płytce, więc widzę, że firma się postarała i obniżyła nam cenę. No nadal nie zeszła do tej ceny, która jest, ale my w tej firmie też robiliśmy projekt, więc opłaca nam się bardziej po prostu, znaczy opłaca nam się bardziej po przeliczeniu teraz, po rabatach,
nadal ta płytka w takiej ilości wychodzi o 1200 zł więcej, jakbyśmy ją zamówili w sklepie. No, ale jeżeli zamówimy w sklepie, to nam odliczą 600 zł za projekt, za który zapłaciliśmy. Czyli jesteśmy już 600 zł do przodu. No i ta druga firma, która by nam miała te płytki dostarczać, jeszcze nam dolicza 300 zł za transport, więc tak naprawdę jesteśmy 300 zł tylko na zysku. Dobra, mąż dzwoni. No i pani nas właśnie przestrzegała, żeby zastanowić się i najpierw dopytać się w tej drugiej firmie, w której byśmy chcieli te tańsze płytki zamówić, jak jest z gwarancją, dlatego że znaczy zwrotów to i tak nie ma, i tak nie ma, jeżeli chodzi o tą płytkę na przykład w tym sklepie Egen, w którym chcemy zamówić, dlatego że jest to płytka na zamówienia, płytek na zamówienie nie zwraca się. Jeżeli zamówimy inną, no to która jest na stanie, no to zwrócić można z projektu, jeżeli jest źle wyliczona, tak? Jeżeli by nam zostało, by się okazało, że mniej poszło niż pani na projekcie wyliczyła. Ale w każdym razie mówi, że trzeba też przeliczyć to, czy po prostu jak jest tą gwarancją, bo czasami jest tak, że przychodzi paleta płytek, no i mówi co, otworzy pani taką paletę płytek, mówi sklepy internetowe mają to do siebie, że ma pani 7 dni na sprawdzenie tych płytek, na zareklamowanie. No i mówi, ten proces reklamacji później też jest taką dużą psychologią, bo oni sprawdzają magazyn, to tamto, dostawca, więc mówi, no tutaj mówi, raczej mówi, klienci nie są zadowoleni z takich okazji. Mówi, chyba że ma pani czas takie płytki po prostu poprzenosić i posprawdzać, rozpakować i każdą z osobna podnieść i zobaczyć, czy jest cała, czy nie ma pęknięcia. Mówi, u nas jest, mówi, jednak gwarancja na to. Mówi, coś się wydarzy, mówi, nawet później jak pani rozpakuje. A to są duże płytki, bo to są 120x60. Więc no to jest kawał płyty, tu jest co dźwigać. No i tak z mężem właśnie dyskutujemy, że może faktycznie byśmy płytki brali tutaj. Jeszcze właśnie dzisiaj muszę usiąść i zobaczyć, jak to wszystko wygląda, ile kosztuje armatura, czy gdzieś to taniej jestem w stanie dostać. I jaki jest czas oczekiwania na wszystko, bo tutaj już wiem, na co czekam, a co dostanę od ręki i jaki jest mniej więcej czas oczekiwania. Więc zobaczymy. Dobra, teraz życie po 40 się zmienia. Czas na garść leków. Oczywiście nie wszystkie na raz. Kiełbaska już mi się gotuje, zaraz idę jeszcze. Muszę parę rzeczy kupić na Allegro, ale to już pod firmę, nie dla siebie. Już więcej nic dla siebie nie kupuję. Pasek muszę jakiś do tej sukienki kupić. I już stwierdziłam, że więcej nic nie kupuję. Kupiłam wczoraj, zaszalałam jeszcze w jednym sklepie. W sumie miałam wam nagrać, co kupiłam na Black Week, ale już wam powiem, ponieważ żebyście jeszcze ewentualnie mogli skorzystać, jeżeli czegoś szukacie. No przypominam wam cały czas o moim na Madame Justin zestawie. I weszło bardzo dużo też innych zestawów. No kod na nie niestety nie działa, na żaden zestaw nie działa mój kod zniżkowy, dlatego że te zestawy są obniżone o 30%, dlatego już mój kod nie działa na nie, działa na wszystko, co nie jest w zestawie, ale chodzi mi o, zrobiłam wczoraj zakupy na La Rose, dlatego że jest mnóstwo fajnych produktów już przecenionych, a jak się zapiszecie do newslettera, to dostaniecie kod zniżkowy 20% na, nawet od przeceną się nalicza. Więc ja wczoraj skorzystałam na coś, na co się czaiłam. No i to pójdzie w odstawkę. Ja to zamówienie zrobiłam tylko po to, żeby mieć w zapasie, bo na pewno teraz w tym momencie tego używać nie będę, ze względu na to, że za chwilę wchodzę na testy kosmetyków Nature Cosmetics, które dostałam. Tylko czekam, aż mi się serum wykończy. Wykończę tylko to serum z Pure Plant, chyba tak, to co dostałam od Natalii. Jak tylko je skończę, to biorę się już za całą serię. Myślę, że tam już zostało mi na kilka użyć tylko, więc lada dzień wchodzę z testem. I obstawiam, że ten test ze względu na pojemności będzie przynajmniej miesiąc trwał, więc nie wcześniej niż w połowie stycznia sięgnę po te kosmetyki, które zamówiłam sobie na La Rose. I zerknijcie sobie, bo mają mnóstwo fajnych płatków w przecenie, a jak się zapiszecie do newslettera, na przykład są płatki po, nie wiem, 59 zł i wpisujecie się do newslettera, to macie 12 zł za 46 zł, fajne płatki, 47. Także fajna okazja, ja sobie zakupiłam sobie dwie maski, płatki i krem, ale to wszystko już wam pokażę,
w takim innym holu zakupowym, tylko Wam właśnie mówię, że jest taka opcja. To tak samo jak wiele z Was pisało mi o tym Apis, tak jak już tam odpisałam chyba Marii w komentarzu, nie pamiętam komuś odpisywałam, bo hurtem odpisywałam na komentarze, że trzeba ten kod wpisać w koszyku. Bardzo często ta cena nie jest jeszcze obniżona, dopiero kod trzeba wpisać w koszyku i ona się obniża, więc zwróćcie na to uwagę, bo naprawdę fajne rzeczy można upolować. Uważam, że w tym roku Black Week w sklepach jest naprawdę bardzo fajny, czy Black Friday już. Bardzo fajne mają oferty, dużo lepsze niż w zeszłym roku. Ale to nic, przez to zapasy mi się stworzyły i teraz wyjdę z kupowania, będę miała już teraz tylko do kupienia ewentualnie szampony. Chociaż na, myślę, półtora miesiąca już, myślę, że raczej do, jeszcze mam przecież kalendarz adwentowy, nie wiem co mój mąż jeszcze będzie w ten kalendarz wkładał, czy go będzie robił, czy nie, bo w sumie nie wiem, czy cokolwiek już kupił. Ale zobaczymy, nie będę dumać, zobaczymy jak będzie. Także ja już skończyłam z zakupami, więcej kosmetyków nie planuję, muszę sobie tylko jakieś swetry kupić. I tyle z moich zakupów. I nie wiem jak buty, muszę pójść do piwnicy, przytargać w końcu te pudło z butami. Dobra, łykam leki i lecę do tej kiełbasy, bo mi się zjara. No i ja już właśnie skończyłam nagrywać dla Was denko. Teraz siadłam, mówię, zobaczę jakie tam komentarze są pod wczorajszym prezentownikiem. Znaczy nie wiem, czy jak Wy to oglądacie, kiedy to jest opublikowane, ale myślę, że ten film będzie jutro opublikowany. Ja jeszcze dzisiaj idę na siłownię. I powiem Wam, że no nie mogę się nadziwić, że Wy, poza tym, że piszecie, że fajne prezenty, też piszecie, na przykład znów się napracowałaś, bardzo ciekawa propozycja, albo skąd Ci się to bierze w Twojej głowie, skąd Ty masz takie pomysły. Wiecie, to jest takie, dla mnie to jest takie docenienie, to jest coś więcej niż komentarz dzięki, pozdrawiam, albo fajny film. Bo napisać fajny film, znaczy dla mnie to też jest fajny komentarz, tak? Bo nie każdy pisze komentarze, ale jak już ktoś pisze taki tekst na zasadzie skąd Ty nabrałaś na to pomysły, albo ile Ty czasu na to musiałaś poświęcić, czy coś tego typu, to dla mnie to jest takie bardzo docenienie tego, że ja faktycznie musiałam pomyśleć nad tym filmem. To nie jest takie, wiecie, nie wiadomo skąd wzięty pomysł, po prostu pościągane, tu pochapane, albo wejście do sklepu i pościągane. Ja tu w sklepie nie byłam. To wszystko było zamawiane na, w większości na Allegro, dlatego Wam nie pokazywałam, nie mówiłam o markach, tylko po prostu trzeba wpisać na przykład podgrzewany pojemnik lunchbox, albo kubek termiczny, kubek z podgrzewaczem USB. Wiecie, na takiej zasadzie, nie? Żeby poszukać portfel, rękawiczki eleganckie. Po prostu wpisujecie na Allegro hasło, większość było, wszystko było w sumie, prawie wszystko było kupione na Allegro. Więc to jest pod takim kątem nagrywany film, aby to łatwo było znaleźć, a nie podawałam firm, bo wiecie, jak są filmy sponsorowane, pokazuje się komunikat, że jest to film sponsorowany, a ja zawsze załączam tą informację, jeżeli cokolwiek w filmie jest sponsorowane. Nie zawsze jest to cały film, czasami jest to 5 minut, ale zawsze informację taką daję, bo uważam, że jest to uczciwe wobec Was i wobec firmy. I tak po prostu trzeba robić. Więc takie filmy po prostu się gorzej, jak jest napisana jakaś firma, cokolwiek, takie filmy się gorzej po prostu oglądają. Ze względu na to, że nie wiem, no większość osób chyba myśli, że to jest takie wciskanie reklamy komuś na siłę. Dlatego ja te wszystkie rzeczy zakupiłam, no i wszystkie rzeczy praktycznie oddałam, bo mi są już po prostu takie rzeczy, część rzeczy to są rzeczy moje prywatne z domu, rzeczy, które już kiedyś kupiłam mężowi, tak jak na przykład ten podgrzewacz i dlatego Wam go polecam, bo jest to fajna opcja, która się fajnie sprawdza na takiej zasadzie, tak? Czy pasek, na przykład mój mąż sobie ten pasek kupił teraz przed wyjazdem i mówi, że w życiu czegoś tak genialnego nie miał. Fantastyczna regulacja, bardzo elegancki, bardzo fajnie wygląda, pasuje do każdego stroju praktycznie, na wesele, na spotkanie biznesowe, na jakieś urodziny, inną imprezę rodzinną, święta, więc prezent bardzo uniwersalny i on chyba ten pasek kupił, nie powiem Wam jaki się ten sklep, coś na Ly to się nazywało, Lenard, Lerand, no ale jakiś męski taki sklep z garniturami. Także tak.
Dobra, ja czekam jeszcze, może zaraz mi pan z tą lotówką przyjedzie, bo już fasolkę ugotowałam. Nagrałam denko, rozwiesiłam już pranie, ogarnęłam zmywarkę, powkładałam wszystko. Pasowałoby się wziąć za tą kuchnię, ale ja strasznie nie lubię czegoś robić od południa. Tym bardziej, że mamy już godzinę 12. No i jestem tak troszeczkę jeszcze udupiona z tą lodówką. Chyba zaraz do tego pana zadzwonię. Jestem ciekawa, czy przez moją pazerność mi powie, czy o której mniej więcej będzie. Żeby nie było, że wyjdę z psem na spacer dłuższy, on mi zadzwoni, a ja nawet auta nie mam pod blokiem. Zobaczymy. No czekam cały czas jeszcze na tego mojego kuriera, który mi przywiezie te sensumare moje zamówienie. To wam je jeszcze szybciutko pokażę. No i może dzisiaj też coś nakręcimy jeszcze na siłowni. Zobaczę, ile będzie osób, bo ostatnio miałam troszeczkę problem, żeby mnie właśnie Ilonka nagrała, żeby coś wam pokazać, dlatego, że było bardzo dużo ludzi. A wiadomo, nie każdy sobie życzy, żeby występować. Nie każdy wie, że mam YouTube i nie każdy sobie życzy, żeby go nagrywać i publikować, bo co inaczej. Inaczej jest, jak się nagrywa coś prywatnie, a inaczej jak to idzie w internet, nie? Więc nie każdy sobie życzy. I zobaczymy, jak to będzie. Dobra, na razie się żegnam i później się jeszcze widzimy. Dobra, przyszła do mnie paczucha z Sensumare. To, co zamówiłam. Tam widzicie stojak, bo oczywiście ja matka Polka to jeszcze poprasować muszę, nie? Nie wiem, jak ja dzisiaj tego dokonam, ale szukałam dzisiaj bluzy tej z Oceans Apart i szukam, mówię, co to bluza jest? Mówię, z prania ją na pewno wyciągałam. Okazało się, że leży w tym stosie do prasowania. No, a już kolejne pranie dzisiaj wywiesiłam i znów pralkę załadowałam. Także tak, dobrze to otwieram. Dobrze, ktoś dla nas bardzo ważny czeka na tę paczkę. No, dziękuję, dziękuję. Czuję się zaszczycona, że czekacie. Okej. Okay. No nie okej, okay. Jeszcze nie otworzyłam. Ależ pozabezpieczone pudełka. Dobra. Mamy. Już wam pokazuję, co kupiłam. Dwie rzeczy kupiłam. Pięknie zapakowane. Mamy też karteczkę Wesołych Świąt. Oczywiście w kolorach Sensumare. O, i mamy próbkę. Dostałam próbkę kremu pod oczy. Tak, zaawansowany krem pod oczy o działaniu przeciwzmarszczkowym, rozjaśniającym oraz zmniejszającym opuchnięcia. I tu mamy zapakowaną paczuszkę. Kupiłam dwa produkty. Pierwszy z produktów, który wam mówiłam, to jest właśnie podkład krem BB Light, więc to jest ten kolorek najjaśniejszy. Ja ze względu na to, że mam jasną karnację, uważam, że ten będzie dla mnie najlepszy. Pierwszy raz kupiłam podkład tak totalnie w ciemno, ale jak widziałam testy u dziewczyn na kopalni zdrowia, to stwierdziłam, że na pewno ten będzie dobry. Więc już go otwieramy i myślę, że jutro rano zrobimy makijaż. Test tym. Ojej, ale się da. Fajnie, przepiękne, eleganckie opakowanie. Już wam mówię, czy ja tutaj mam, nie mam paragonu? Nie mam paragonu. Za niego zapłaciłam 90 chyba złotych i 37 groszy. Słoneczko mi odbija. I to jest ten najjaśniejszy light, ma SPF 15, UVA, UVB. Multipielęgnacyjny krem BB, łączący zalety podkładu i nawilżającego i z nawilżającym i odżywczym działaniem kremu na dzień. Wyrównuje koloryt, sprawia, że twoja skóra wygląda naturalnie i zdrowo. Więc fajnie. Bardzo mnie to cieszy. To jest produkt numer jeden. I drugą rzecz, jaką sobie zakupiłam, to jest delikatna emulsja do demakijażu. Zobaczymy, przetestujemy. Ja ostatnio mam fazę na testowanie rzeczy do demakijażu, ponieważ to są rzeczy, które szybko się zużywają, tak jak i żele do mycia buzi. Bo tego się po prostu używa codziennie na całą twarz, a nie tylko pod oczy. No najgorzej to schodzą, najdłużej to schodzą kremy pod oczy, jak się kupuje w dużych pojemnościach. A to bardzo chętnie potestuję. Nałożyć na wacik emulsję do demakijażu, przyłóż do oka i przytrzymaj kilka sekund. Następnie delikatnym ruchem przemyj całą twarz lub nałóż emulsję wilgotnymi dłońmi, masuj kulistymi ruchami. Także usta i okolice oczu. Dla lepszego efektu oczyszczenia skóry w kolejnym kroku użyj delikatnego żelu myjącego. Miałam kupić jeszcze żel myjący, ale stwierdziłam, że mam już troszeczkę
zapas w takich żelach i mówię, ok, odpuszczam sobie, wezmę tylko to, co mi potrzebne, tak naprawdę to mi bardzo było potrzebne, to wzięłam, bo było w fajnej cenie, za to zapłaciłam 30 chyba 7 zł, 40 zł, nie wiem, całość mi wyszła 100, tu jeszcze wysyłka była, 137, 147, jakoś tak, poniżej 150 zł. 120, nie, to kosztowało 90 i 37, 127 i wysyłka była 13 zł, 140 zł. No i to jest moje całe zamówienie z Sensum Mare. Szkoda, że tylko jedną próbkę dali. Wszystkie drogerie dają więcej próbek. No nic, ale to jest fajna próbka, bo już to kiedyś miałam. To ja się teraz z Wami rozłączam, dzwonię może do kierowcy, kiedy on w sumie będzie. Akurat siedziałam, chwilę kawkę piłam i Monikę oglądałam, jej pierwszy śnieg. Jeszcze nie doszłam do ręczników z Lidla. Na razie jeszcze siedzi w aucie i gada, więc jeszcze ją chwilę posłucham. Mam 12,5 minuty obejrzane na 18, więc jeszcze chwilę jej posłucham i zaraz jadę. Jadę do Lidla przede wszystkim kupić mandarynki, bo są przegenialne te mandarynki. Już ich u mnie nie ma, ani jednej. Więc lecę. Tu już papierki mogę powyrzucać. Więc lecę dalej załatwiać, ogarniać resztę dnia. Widzimy się później. No i czekam. Cały czas czekam. Pan najpierw miał zajęte, a teraz nie odbiera telefonu. Więc trzeba było nie cebulić dwie dychy, tylko zapłacić, albo zapłacić 50, to jeszcze nie, żeby zadzwonił, to by powiedział w przeciągu 2 godzin. Można było sobie na 2 godziny już ustalić, między 10 a 12, 12 a 14, czyli na kaprys pan przyjeżdża za 50 zł. No cóż, mało tego, jeszcze zadzwoniła się do mnie pani właśnie ze sklepu, gdzie kupowałam, w tym samym sklepie kupiłam też zmywarkę, że zauważyła, że kupiłam zmywarkę, czy nie chciałabym dodatkowej opcji ubezpieczenia. Mówię, że nie, bo mówię, ta zmywarka jest sprawdzona, to jest taka sama, jaką miałam, mówię, w domu przez kilka lat, nic się z tym nie działo. No i pani oczywiście, że pompa to tamto, mówię, że nie, dziękuję. Mówię, a mogłaby mi pani powiedzieć, bo mówię, jest do mnie nadana lodówka, czemu kurier nie odbiera telefonu, mówię, jakoś się z nim mogę skontaktować, bo nie wiem do której godziny. No skoro pani nie wybrała opcji płatnej, żeby była informacja, no to musi pani czekać, no on przed 20 będzie na pewno. Może być za 5 minut, a może być przed 20. No dlatego właśnie jest taka opcja, żeby wybrać sobie. Ja mówię, no ale za 20 zł opcja między 15 a 20 to też jest, mówię, siedzenie cały dzień, a mówię, ja tam nie mieszkam. No kurier przyjedzie, jak będzie już u pani, to jak będzie pod bramą i będzie zamknięte, to będzie dzwonił. Mówię, fajnie, no to mówię, poczeka, bo ja muszę pójść po auto i muszę dopiero do niego podjechać, więc mówię, chwilę mi zejdzie. Także tak, nic się nie da przykombinować. A Polak potrafi, nie? Dobra, fasolki nagotowałam cały gar, a dzieci powiedziały, że jeść nie będą. Ksawerię carbonara, Nicoli gotuje bolognese. I idę zaraz z Azji na spacer, bo pies też potrzebuje swoje 5 minut. A z Wami się rozłączam i widzimy się później. Robię sobie właśnie, kochani, kawę. Mamy godzinę 4:30 i kierowca się nadal nie odezwał. Także widzicie, niezły żart, nie? I słuchajcie, dopiero też dzwonił do mnie mąż i mu tak opowiadam całą tą sytuację. O Jezu, moja kawa. I mu opowiadam tą całą sytuację, jak to było. Mówię, jak mi pani nie chciała powiedzieć, a mąż mówi, przecież mówi, myśmy zmywarkę brali w markecie, a lodówkę wzięliśmy bezpośrednio od producenta. Mówię, jak od producenta? No mówi, no sama kupowałaś, a ja lodówkę kupowałam za 15-12 w nocy. Mówię, no tak. No mówi, no sama kupiłaś, bo znalazła się o 300 zł taniej. Mówię, faktycznie. A ja mówię, z kobietą ostro dyskutuję. Mówię, ładnie, nie? Także widzicie, dzień dzisiaj zakręcony. Nie wiem, czy ja na siłownię dzisiaj w ogóle pójdę. Muszę czekać, aż ten pan mi z tą lodówką przyjedzie. Przecież jak on będzie w trakcie, jak ja będę na siłowni, to nikt mu tego nie odbierze, bo mój mąż jest w pracy. Poza tym coś się gorzej dzisiaj czuję. Jakoś mnie tak łamie w plecach. Muszę wypić kawę i zobaczę, może trochę stanę na nogi. No ale dopóki mi tej lodówki nie przywiezie, to na siłownię nie mogę pójść. Najwyżej jutro pójdę sobie cardio jakiś zrobię. Chociaż co ja cardio zrobię? Nie zrobię, bo ja jutro muszę do Lublina pojechać kurtkę, oddać i pasek kupić. Także tak, jutro pojadę do drugiego TK Maxa, jedziemy jutro do drugiej galerii chyba. A nie, bo zarejestrowałam Nicola. To nie, to jutro pojedziemy do tego zwykłego TK Maxa. O, już się moja gwiazda obudziła.
Ja tylko wstałam, to już i ona wstała. No, widzicie jaka? Azulka? O! 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 Cześć! Kto się tak cieszy? Kto się tak cieszy? Dobra, muszę powynosić tyle, dzisiaj naprodukowałam. Tu jest jeden śmietnik, dwa pudła. Tam za rogiem stoi jeszcze jeden śmietnik. Tu już jest cały śmietnik. Dzisiaj się trochę osprzątałam. Ogarnęłam dzisiaj salon, ale stwierdziłam, że jest ogarnięte, to tak, wiecie, powycierałam kurze, przetarłam parapety. Sporo dzisiaj zrobiłam, ale nie włączałam kamery. Tylko dalej stwierdziłam, że muszę jednak jeszcze odsunąć łóżko i jeszcze tam po prostu podkurzać porządniej, żeby to miało ręce i nogi. Salon będzie już po prostu posprzątany. Kawa moja. No i salon będzie posprzątany i będzie można się brać już za kuchnię. Bo jak ja będę gotować na vlogmasach czy cokolwiek, robić kubki, bo wyciągam, jak ja mam kuchnię brudną, muszę ją posprzątać. A w sobotę idziemy na imprezę, więc nie wiem, w niedzielę będę chyba sprzątać. No poniedziałek to już taki ostateczny dzwonek. No, dobra, kończę, robię kawę, muszę trochę dychnąć. Dobra, kochani, ja już wróciłam z budowy. Pół kawy zostało, mamy godzinę 18. Spotkałam jeszcze Magdę pod Lidlem. I przyszłam się jednak z wami pożegnać. Tak, prawda, Azji? Tak, przyszliśmy się pożegnać. No, bo... o, proszę, jest moja piękna. Tak, ja się po prostu zaczynam coraz gorzej czuć. Siadła do głaskania. Ja się zaczynam coraz gorzej czuć, więc stwierdziłam, że na siłownię dzisiaj nie idę. Już napisałam do Ilonki, że mnie dzisiaj nie będzie. I kończę tego vloga tylko dlatego, żeby go zrzucić, bo boję się, że jak mnie rozłoży, to ja już go później nie zrzucę, więc już nic nie nagrywam. Żegnam się z wami. Trzymajcie kciuki, żeby mnie nie rozłożyło, bo my jesteśmy przed fajną imprezą. Więc widzimy się w następnym filmie. Na dwa dni jeszcze filmy mam, jakby co. Gdyby mnie nawet rozłożyło, to przez dwa dni jeszcze filmy będą. Tylko muszę je pomontować. Także trzymajcie się cieplutko, dużo zdrówka i do zobaczenia w następnym filmie. A lodówka już jest na działce, także już jest ok, odebrana.